Na kolejny jeszcze live kadrowy, zanim znów wrócą ligi, zanim zobaczymy, jak ci kadrowicze nasi grają po powrocie do swoich klubów. Mało tego, zobaczcie, że być może szykuje się transfer pierwszego, a właściwie reprezentanta Polski. No, nie chcę powiedzieć, że pod wpływem baraży tylko i wyłącznie, ale być może klub zmieni. Największy wygrany tych baraży, czyli Jakub Piotrowski. Mówi się o zainteresowaniu powoli dwóch klubów. Villarreal. Villarreal. Zobaczcie. poszukuje takiego środkowego pomocnika o takich predyspozycjach. No i z jednej strony życzyłbym tego Kubie. Z drugiej strony jest też ponoć zainteresowanie klubów tureckich, w tym Galatasaray z I patrząc jak nasi Odżywają wszyscy, którzy przechodzą do Ligi Tureckiej. Nie wiem, czy, no, bo być może zamienić Ludogorec Razgrad od razu na Via może to jest zbyt duży krok. Może właśnie Via Liga Turecka. Zobaczcie, za chwilę z Ligi Tureckiej wyfrunie Sebastian Szymański. Odżył Krzysztof Piątek i już, już się mówi o tym, że. No może znów jest na radarze, bo on cały czas jest na radarze klubów, klubów włoskich ze względu na swoją skuteczność, 13 goli. Adam Buksa, pamiętajcie, on jest tylko wypożyczony z Lans, raczej nie wróci, też ta jego kariera raczej będzie przez chwilę jeszcze w Turcji, potem może właśnie w jego przypadku też Włochy, tak jak Karola Świderskiego, który wija LMS do do Hellasu Werona, e, więc sam nie wiem czego byście życzyli Wy na przykład e, Kubie Piotrowskiemu e, no, ja tak sobie pomyślałem Turcja, Galatasaray, to jest w ogóle ja za Fenerbahce, ale doceniam Galatasaray, wielki klub wszystkie te trzy e, stambulskie giganty, Besiktas e, no to po prostu to jest taki klub, który może go wywindować e, jeszcze bardziej w górę do której jest 5 lig nie wiem czy nie za wcześnie na na VRA. Kolejny live kadrowy, jak mówię, bo jeszcze żyjemy. A ja dzisiaj, słuchajcie, miałem przyjemność zrobienia wywiadu z Michałem Probierzem, którego znam i jako człowieka od dawna bardzo, bardzo lubię. Natomiast teraz wreszcie mogłem z nim porozmawiać. Chyba już wcześniej rozmawialiśmy, ale, ale nie bezpośrednio, tylko na antenie. Natomiast muszę Wam takie pierwsze wrażenie. Słuchajcie, Michała Probierza, siła. Spokoju. No, jednak wykonał zadanie, którego po nim nawet ja miałem wątpliwości, czy uda mu się e, dokonać. Czy na pewno jest e, właściwym, właściwą osobą do objęcia reprezentacji polskiej po Fernando Santosie? No, mieliśmy te wątpliwości. Tak, trenerek ekstraklasowy, który w dodatku w tej ekstraklasie w super. Okres z Jagiellonią, no gorzej z Krakowią, mimo prawda, nie, takich kompetencji, już że większych nie można, by, bycie wiceprezesem klubu i trenerem itd. Tak tak że to taki trener jednak z ekstraklasy trochę jak Jerzy Brzęczek, o którym dziś myślimy z nostalgią. Zobaczcie te baraże, przecież w ogóle były, się odbyły dzięki Jerzemu Brzęczkowi. My w ogóle mogliśmy zagrać o to Euro 2024 z z Estonią i z Walią, bo to eliminacje Euro 2020 i Liga Narodów, utrzymanie w Lidze Narodów, przez Jerzego Brzęczka. No, bez tego bez tego tych baraży by nie było, więc, więc nie deprecjonujmy trenerów ekstraklasowych. Jakoś zobaczcie, się sprawdzają bardziej niż Portugalczycy. Mimo, że za czasów Fernando, przepraszam, Paulo Sousy kadra grała pięknie, ale też znalazła się w barażach. To raz, a na euro nie wyszła z grupy. A przyszedł Czesak Mikiewicz, baraże przeszedł i wyszedł z grupy na. Mundialu, przed Fernando Santos i zakończyło się to klęską e, i paradoks, że on jeszcze naszą kasę, naszą krwawicę, i, mu musimy wypłacić za ten awans. No, ale takie są umowy, ja tego nie kwestionuję. Ktoś taką umowę podpisał, no kto się spodziewał. Przecież wtedy e, cieszyliśmy się, że, że w ogóle przyjmuje e, naszą ofertę, więc na Wiele w umowie się e, zgodziliśmy. 700 tysięcy, 770 tysięcy złotych. Jak znalazł e, za nic, e, prawda, ale jak mówię, nie ma tutaj co hojraczyć i powiedzieć, że no panie, nie, nie wypełniłeś pan, nie zapłacimy, no bo umowa to jest umowa. Jeżeli kiedyś chcemy jeszcze zatrudnić zagranicznego trenera, no to nie możemy tutaj odwalić e, jakiś taki, i tak UEFA by mu to przecież e, przyznała. Więc Michał Promierz, chcę wam powiedzieć, że taki jest spokojny. Ten w ogóle nie zachłysnął się. Ego mu absolutnie nie do góry. Z czym do, tutaj do ludzi awansowałem na euro. Nie, w ogóle pełna taka skromność świadomość, nawet jeśli nie zawsze w wywiadzie wychodzi z słabości i tego, takiej ulotności. Zapytałem go o to zresztą w tej rozmowie, jakoś to odwrócił, bo w ogóle parę razy, o, Michał Probierz jest przeinteligentnym człowiekiem i kiedy nie chciał na coś odpowiedzieć, to, nie, to, 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 to uchylał, mówił ciekawie, ale nie na temat troszeczkę. I, i, I ja nie wymierzyłem w niego słów o takiej, jak, jak cienka jest granica, zobaczcie, w i dlatego on jest taką piękną dyscypliną między euforią a rozpaczą. Zobaczcie, no żeby Wojtek Szczęsny rzucił się w prawy róg, a nie w lewy, prawda? I, i, I Waliczyk strzelił gola. A Nikola Zalewski pamiętacie, bo my wszystkie pięć karnych wykonaliśmy perfekcyjnie, ale... Pamiętacie, śmiał się ten Danny Ward, y, śmiał się tak no, sam z siebie, tak, że był tak blisko. Nikola Zalewski, gdyby odrobinę niżej strzelił, to, mógł, to on mógłby y, tą piłkę wyjąć i zobaczcie, to my bylibyśmy y, w piekle dzisiaj, a y, awalijczycy świętowaliby y, awans, więc naprawdę no, jedna parada no, to też nie jest prawda, że to tylko wszystko się, cały mecz nie da się sprowadzić do parady. Wojtka Szczęsnego, bo na przykład to, że doprowadziliśmy do tej dogrywki i, i karnych, zachowaliśmy czyste konto. Co prawda, nie oddaliśmy strzału na bramkę, to też martwi e, e, i, i skuteczność naszych napastników, ale na czysto, na czysto z tyłu. I chcę Wam powiedzieć, że nie ma w Michale Probierzu tego triumfalizmu, jaki był na przykład w Czesławie Michniewiczu. I prawdopodobnie Czesław Michniewicz sporo na tym stracił sympatii i de facto. Potem posadę, gdy się liczyła właśnie kwestia sympatii, tak? no bo wykonał zadanie, wyszedł na Mistrzostwach Świata z grupy, no ale to była afera premiowa, afera, której nie on przecież był twarzą, no ale jakby biorąc na siebie ciężar, zdejmując, chcąc zdjąć odpowiedzialność, odium z piłkarzy, trochę tam, prawda, udzielił wywiadu, mu coś tam mówił. De facto nic mu to nie pomogło i myślę, że taki była duże. Było też zniechęcenie do Czesława Michniewicza, może właśnie tym triumfalizmem pamiętacie z tym granem, czy, czy, czy tym przecież dozwonił się do nas na antenę kanału sportowego o drugiej w nocy. Pojechał po swoich krytykach, adwersarzach. No on był też w innej sytuacji niż Michał Probierz, ponieważ tam kwestionowano bardzo w ogóle, że. On został mm, trenerem reprezentacji, mając niewyjaśnioną e, sytuację z, z e, fryzjerem, a on tłumaczył, że przecież e, nawet prokuratura, nawet nie był podejrzanym, nawet nie postawiła mu nie to, że zarzutów, nie, nie wzięła go w ogóle pod uwagę. Było ponad 500 skazanych, on nie, jakby e, nie, ma, nie ma sobie nic do zarzucenia, więc jak już osiągnął ten mega sukces, jakim było pokonanie Szwecji i awans na mundial, mając świadomość, że pojedzie na Mistrzostwa Świata, że zagramy. Nie wiem, czy to już wtedy było wiadomo, tak, że nie, chyba jeszcze nie. Czy może, że w grupie z, z Argentyną, z Leomessim i tak dalej i tak dalej, no to tam pojechał, pamiętacie, po Stefanie Szczepuku i innych właśnie takich swoich krytykach. Probierz bardzo podchodzi spokojnie. Po prostu wykonał zadanie, jakie przed nim, jakie przed nim postawiono. I teraz, słuchajcie, mm, e, oczywiście, że e, skoro już na e, awansowaliśmy na to euro, no to wypada się zastanowić, z czym my tam jedziemy na to euro? Co my tam pokażemy? Jakie w ogóle mamy szanse? To jest też pytanie do Was. E, napiszcie, moi kochani, e, jak uważacie, Mogłem, mogę też zrobić taką ankietę, ale oprócz e, sądy e, wolałbym też... E, Żebyście napisali wasze, wasze przewidywania, oczekiwania. Z jednej strony oczekiwania z drugiej strony, ile zdobędziemy punktów? 1, 0 0, 1, 2, 3, czy więcej, tak? Czy to w ogóle jest możliwe, na tym euro i co my tam pokażemy, a raczej co? powinniśmy spróbować y, pokazać. No bo wiemy, że mamy arcy trudnych rywali, takich, z jakimi Michał Probierz jeszcze się nigdy nie mierzył, a kiedy pod innymi y, trenerami nasza reprezentacja się mierzyła, no to dostawaliśmy, y, prawda, jakby to powiedział y, Puszka, czyli temat już puchacz w czapkę, tak? No, z Francją co prawda po pięknym meczu, y, po świetnej pierwszej połowie, no ale przegraliśmy i Odpadliśmy. Widzę, że 0, Dwa punkty ktoś. Dwa remisy ktoś tutaj. Yy, ciacho, piernik. Yy, no to by był... Słuchaj, to biorę w ciemno. Biorę z pocałowaniem w rękę. Dwa remisy. Przypuszczam, że obstawiasz Holandię i Austrię. Biorę z pocałowaniem w rękę. Bo się boję, że też zakończymy z zerowym dorobkiem. Ale bałem się. Że zakończymy ten baraż przegrywając, a jednak awansowaliśmy. Ale o co innego chcę Was zapytać, bo jak mamy zagrać na euro? Bo przypomnijcie sobie, że Czesław Michniewicz, no, Czesiu Bola zagrał na y, Mistrzostwach Świata, czy z Meksykiem, czy z. Czy z Argentyną, gdzie któryś z zawodników prosił, żeby nie dobijać Polski, do końca się to nie wyjaśniło ale coś czuję, że z temperamentu, bo tam były podejrzenia, że to mógł być Piotrek Zieliński do, tam do jakichś Argentyńczyków po włosku, których znał. Ja myślę, że to był Grzegorz Krychowiak, bo to mi bardziej do niego pasuje, do jego takiego łobuzerskiego temperamentu. Piotrek Zieliński jakoś to jest taki chłopak taki bardzo praworządny bym powiedział i też pamiętając jego słowa po mundialu, no bo właśnie, na tym się to Opiera, że no, on właściwie otwartym tekstem skrytykował styl gry, że tak się nie da grać, nie o to chodzi w piłce nożnej Czesława Michniewicza. Robert Lewandowski, pamiętacie, mówił, że on rozważa, czy dalej grać w reprezentacji Polski, bo chce mieć, czerpać radość z gry. Ze stylu gry drużyny Czesława Michniewicza ani radości nie czerpali piłkarze, ani my widzowie, ale wyszliśmy z grupy. Za Paolo Sousy graliśmy pięknie, zremisowaliśmy z Hiszpanią, tyle że przegraliśmy ze Szwecją i ze Słowacją. I nie wyszliśmy z grupy. Jak powinniśmy. Jak probierz, znaczy inna rzecz. Czy on jeszcze jest w stanie w ogóle zmienić naszą kadrę i narzucić jej właśnie taki piękny, sousowy styl gry? Czy to raczej będzie, słuchajcie, determinacja w bronieniu i wyprowadzanie ataków? Tak jak zapytał mnie tutaj któryś z widzów, jaki będzie pomysł probierza na grę z Francją i z Holandią, bo czy będzie to próba otwartej gry, jak za Michniewicza, w Katarze na przykład z Francją, ale pamiętamy jak się to skończyło, tak trochę z szablą na czołgi, zachowując oczywiście proporcje, czy raczej oczekiwanie na przeciwnika na naszej połowie i konkrowanie? No to jest dobre pytanie, bo, bo to jest kwestia właśnie jaki, jakiego stylu awansowaliśmy już na ten euro. No to czego oczekujemy? Czy właśnie tego, co w barażu, czyli zobaczcie, baraż odbył się pod hasłem Cardiff, nieważny styl, ważny wynik. No i ja się z tym zgadzam, tak, bo to, był, to była nerwówka, to była e, szarpanina, i wiadomo było, że po prostu ten awans, nieważne, zamykamy oczy, e, po prostu mamy ten awans e, wyszarpać. I wyszarpaliśmy, no ale już jedziemy na turniej, tak. Czy znowu pamiętacie, jak na. Mundialu w Rosji, mamy być takim pariasem, gdzie nam wytykają, co to za archaiczny w ogóle styl gry, po co oni tu przyjechali, i, i takie, ale z drugiej strony taki wynik, jak na w Rosji, czyli porażka, porażka, zwycięstwo no, tam z Japonią. Zresztą po golu Jana Bydnarka, to jest jego jedyny gol strzelony w kadrze, mamy, mamy skuteczniejszych obrońców od niego, jeśli chodzi o, o skuteczność pod bramką rywala. Tak się zastanawiam, no, trzy punkty, to by było... Słuchajcie, umówmy się, no, każdy punkt wywalczony na tym, na tym turnieju, to będzie cud, to będzie cud. Remis to naprawdę to heroiczny bój. I oczywiście jest to możliwe, bo to jest futbol, Ale yy, sam nie wiem, z kim ten punkt mielibyśmy ugrać, czy, czy raczej z Holandią, czy raczej z Austrią, no Francja, no to jawi mi się jako faworyt, ale może będzie się wolno rozkręcać, ale, ale chyba też nie aż tak na tyle wolno, żeby, żeby zaliczyć jakąś wpadkę, stratę punktów z Polską, zwłaszcza, że to będzie ich me trzeci mecz, chyba, że już będą mieli dwa zwycięstwa, prawda, i tutaj guilier będzie chciał dać odpocząć Kylianowi Mbappe, innym gwiazdorom, albo na przykład też, wiecie, no różne są kombinacje, na przykład będą chcieli wyrzucić Holendrów z turnieju, żeby się z nimi później nie spotkać. Ale nie, no nie, ma co, nie ma co na to liczyć. Inna rzecz, czy my mamy potencjał i jesteśmy w stanie wykorzystać e, gorszą dyspozycję Francji, albo nawet e, fakt, że zagrają kilkoma rezerwowymi zawodnikami. Jak się popatrzy, kto tam jest e, w rezerwie, przecież oni mają trzy garnitury zawodników, trzy drużyny mogłyby po, po, pojechać na euro zamiast na przykład. Nie wiem, Polski, e, Albanii. Nie, nie, Albania w ogóle zasłużyła, wygrała grupę, tak? Więc tutaj nie. Ale Gruzji, tak? Mówię te takie, no, drużyny z Baraży. Więc, więc, więc Francuzi. Ciekawe, czy kiedyś dojdzie do takiej sytuacji. Wiecie, wiecie jaki jest futbol, jakie są szefowie, żeby na przykład zadowolić jakiś przyszły szef UEFA, żeby jeszcze więcej kasy było a, a futbolu, jeszcze bardziej atrakcyjne mecze? Na przykład. Zobaczcie, żeby, żeby reprezentacja mogła wystawić, żeby jakiś kraj mógł wystawić dwie reprezentacje, A i B. No co, jeżeli ta B przebrnie eliminację, no to dlaczego miałaby nie grać, słuchajcie. A czy nie jest tak samo w futbolu klubowym? Kiedyś Puchar Europy, to, było, to były mistrzowie krajowi i nikomu by wtedy nie przyszło do głowy, że mogłaby tutaj grać druga drużyna, która ja drugie miejsce. Co? W Pucharze Mistrzów? Tak? Liga Mistrzów? No to Liga Mistrzów jest dla mistrzów, tak? Yy, a, a, a nie dla jakichś drugich. A teraz no, mamy, mamy drugą drużynę, mamy trzecią drużynę, mamy czwartą drużynę i zaraz będziemy mieli piątą drużynę z dwóch yy, yy, lig, które najwięcej wykręcą punktów. Tej nowej formule Ligi Mistrzów. No a dlaczego? Słuchajcie, zły pomysł. Dlaczego? No, czy nie zobaczylibyśmy tych gwiazd reprezentacji Francji? Kto jeszcze mógłby uzbierać na. No, bo nie, 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 nie każdy znowu, no ale na przykład zrobilibyśmy taki wyjątek dla Francji, no dla Anglii na przykład. Anglia ma swoje problemy teraz. Nie wiem, nie wiem tak na poprawdzie, który kraj oprócz, oprócz Francuzów mógłby wystawić dwie takie prawie że równorzędne jedenastki. To, to są oczywiście spekulacje. Wracam do mojego pytania, słuchajcie, czy styl nieważny dla Was będzie na euro, byle tylko wyjść z grupy, byle urwać punkt Austriakom, prawda, jakiś, no, na 0,0, zero zero, prawda, no bo też wali nie byliśmy w stanie strzelić Gola przez 120 minut. Ciężko tu być optymistą, że walniemy holendrą, czy nie no, ale wszystko jest oczywiście możliwe. Może jeden jeden czy coś. Tylko czy dla was ważne jest, żeby Polska pokazała się z dobrej strony, ambitnie. Zobaczcie, na Mundial w Katarze jak bardzo pod, już nie mówię, podziwialiśmy Maroko Maroko przecież zostało półfinalistą pierwszym afrykańskim, ale na przykład taki Iran. O rany, ale oni mają charakter. Jak fajnie. E, grają od Japonia, prawda? Przecież tam tłumy czy Korea przyszły ich powitać na, e, na, 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 na lotnisku, mimo że, mimo, że m, szybko odpadli. Więc są nacje, dla których liczy się styl. A czy liczy się dla nas już sprawdzam i właśnie, ile oczekujecie punktów według mojej ankiety 3 punkty i więcej, 40% ile punktów zdąży Polska czy wy sobie trolujecie, trolujecie ze mną, 3 punkty i więcej czyli zwycięstwo i remis jesteśmy w stanie jesteśmy właśnie po meczu z Walią i, wy, i my w to wierzymy, my też sam awans natchnął optymizmem, natomiast no zdaję sobie sprawę. No słuchajcie, no przypomnijcie sobie, z, jak e, reagujemy na stałe fragmenty, e, na stałe, znaczy no, każdy stały fragment rywala, to jest u nas panika, to jest u nas po prostu e, e, ogień, pożar, no i e, e, rozumiem, że to kwestia tego kifera Mura 1,96 m, no ale e, zresztą pytałem o to Michał Probież, jak to powiedział jedno zagrożenie, tak to kontrolowaliśmy sytuację. No nie wiem, no Mur zawsze wygrywał tą główkę i dopiero Bartek Salamon jak wszedł, to go tam zaczął z nim toczyć pojedynki. Proszę bardzo, przypominam, mecz z Francją gramy. I co? Wychodzimy otwarcie, próbujemy jak na mundialu w Katarze, czy tym razem zupełnie inaczej Staramy się zamurować, nie wiem, plastra, kto, kto wyłączy Kyliana Mbappé. No, Przemek Frankowski wygrał już i strzelał gole PSG i, 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 i potrafił powstrzymać Kyliana Mbappé, no ale... Ale czy w ogóle ktoś jest w stanie, tak? Wyobraźmy sobie, nie wiem, Bartek Breszyński tam jako plaster. Więc, Piorun Kulisty pisze, mam wrażenie, że Francja nic nie osiągnie. Deschamps kiedyś wypa wypa musiał się wypalić zawodowo. Może przesadzi ze składem, może tam być bunt jakiejś gwiazdy. Myślę, że to będzie teraz. Tam wypada już coś przegrać. To ciekawe, tylko czy to wszystko, mimo wszystko... My będziemy w stanie wykorzystać jakiś taki, jakąś, taką francuską, jakąś taką francuską niemoc. Crunch 11, a pamiętasz, Michał, ile punktów zdobył Czesio Michniewicz na mistrzostwach Europy U21? Pamiętam, no właśnie, grając takie Czesio Ball, przede wszystkim na zero z tyłu, wygrana z Belgią, wygrana z Włochami. Ale 0,4 z Hiszpanią, czy nawet 0,5 wtedy no to była lekcja futbolu. Ale czy, oczywiście, żebym chciał na euro wygrana z Holandią, wygrana z Austrią i 0,5 z Francją. Wziąłbym, wziąłbym, ten scenariusz. Słuchajcie. Powiedzielibyśmy, że po dwóch zwycięstwach, prawda rozprężyliśmy się, ale w jednej ósmej finału. No, no bo tutaj awansują przecież trzy drużyny. Z grupy. Natomiast oczywiście w futbolu U21 nie ma co przenosić na futbol reprezentacyjny. Ja witam cię, Szwilu. Skojarzę cię z dawnych live'ów. Jesteśmy niepoprawnymi optymistami piłkarskimi świrami. Wierzymy w trzy i więcej, ale pewnie skończy się nie najlepiej. Fildusz, betoniarek na Mbappe brzmi zachęcająco. Jako ten, no właśnie, to inna rzecz, nie, nie, nie zapytałem od Michała Probierza, rozmawiając o Janie Bednarku, o którym za chwilę, czy też nie lepiej by go było, jeśli już go wystawia, to do środka, a nie na tego półprawego e, obrońcę, no bo tam to źle wygląda. W, w ogóle generalnie źle wygląda. Zaraz wrócimy do... do do Bednarka. Patrici jest też z nami. Dobry wieczór wszystkim. Misza, podczas wywiadu z Polskim Guardiolum mieliście grube mikrofony i ten wywiad był tak luźny, myślałem, że w którymś momencie podziękujesz za łapki w górę i suby dla kanału. No jakoś odzwyczaiłem się już. Słuchajcie, jestem już tyle lat na YouTubie, że... Faktycznie, no mogłem, mogłem powiedzieć, przecież tam się zabawiliśmy, z tym oddajemy głos do studia. W ogóle Michał Probierz wszedł, to jeszcze tam został domalowany. No to nie jest telewizja, tak, w telewizji publicznej, TVP Sport, by to było niemożliwe. No to jest YouTube, jest trochę luźniej i y y y rzeczywiście. Y ja już też tak, no, trochę się wyluzowałem y przez te wszystkie lata odbiorcy YouTube'a też Wy chyba nie oczekujecie z takich sztywniaków i tak dalej. Tomasz Miklejewski pompujemy. Ja złożyłem Michałowi Probierzowi obietnicę, że nie będziemy pompować balonika w tym znaczeniu, że wywierać największej, jakiejś takiej wyjątkowej presji na jego zawodnikach, presji oczekiwań. No nie no, słuchajcie. I bardzo łatwo jest dotrzymać tego przyrzeczenia, gdyż no umówmy się, owszem, na wszystkie ostatnie pięć tutaj z rzędu awansowaliśmy i na każdym z tych poprzednich awans z grupy to było plan minimum obowiązkiem wyjście z grupy nikt tam dalej nie patrzył no bo trudno tam myśleć finał półfinał no nie no też bez przesady ale ale słuchajcie patrzyliśmy że no wyjście z grupy obowiązkiem tak czy na euro 2000 no, nawet nie dalej szukając Euro 2012, no to przecież była grupa dla nas. Zimne kulki dały nam najsłabszą grupę w historii. Później, no Mundial, znaczy nie, Euro 2016, no tak, to też obowiązkiem było wyjście z grupy. Wydawało się, Niemcy faworyci, nawet jeśli z nimi wygraliśmy w eliminacjach, ale no tak, Irlandia Uk z Ukrainą, prawda, drugie miejsce, ale jesteśmy w stanie wygrać i. I, I wyjść na drugim miejscu z grupy. Później Mundial w Rosji, no też wydawało się, pamiętacie te truskawki, takiego tweeta Tomka Hajto, który po prostu jedziemy tutaj z super grupa do wyjścia, Senegal, Japonia, co to za goście, prawda? No, Kolumbia, ale też to są silniejsze drużyny w Ameryce Południowej. No, Falcao i 10 koszulek. No, oczywiście. Czy potem Euro 2020? No, też wydawało się, że jesteśmy w stanie wyjść z grupy. Obowiązkiem to wyjście się wydawało. Obowiązkiem było wyjście z grupy na Mundialu i się udało. Tu? W Niemczech? W ogóle nie można... Wyjście z grupy cudem, a nie y, obowiązkiem. Więc tutaj pompowania balonika nie ma. Chyba, że Wy pompujecie żądając, oczekując, m, że zdobędziemy 3 punkty y, i więcej. Więc y, pompowanie idzie na, na, na Wasz rachunek. Janusz Jarzyński. To jest euro. Nie mamy jakichś piłkarzy z ogródka z Bieszczad. Mamy piłkarzy gwiazdy w klubach. Mają pokazać, y, a nie jak za czasów trenera Michniewicza. Jesteśmy polskie orły. No więc, no właśnie, mają pokazać. Więc słuchajcie, więc ja zapytałem Michała Probierza w tym wywiadzie, jaki on sam sobie stawia cel. No wiemy, jak są rywale przemocni, tak, bo nawiązując do ekspertów z kanału sportowego, Jerzy Brzęczek na przykład powiedział, że dla niego Austria to jest czarny koń i naprawdę, jak się popatrzy, jakie wyniki wygrali z Niemcami, którzy teraz, prawda, wygrywają z Holandią, wygrywają z Francją. Wygrywali z ostatnio efektowny, pamiętacie co, w szóstej sekundzie gola strzelił Baumgartner Słowacji, tak, rozgromili Turcję. No, słuchajcie, no wcale mo może być o wiele łatwiejszy mecz z Holandią już, myślę sobie, niż, niż z Austrią. Holandia, no to też jest, jest bardzo mocny rywal. Francja, no to, no to tylko w przypadku właśnie, tak jak piszecie, buntu, coś jakiejś afery typu Mundial w 2010 roku z Nikolasem Manelką, poobrażani nie wychodzą na trening. Dojeżdżają autobusem na trening, nie wychodzą z autobusu. Natomiast no wiadomo, że są przesilni rywale, więc jaki cel stawia sobie Michał Probierz i wam odczytam co powiedział, chociaż odsyłam też do tego wywiadu na kanale sportowym. Każda reprezentacja zaczyna turniej mając zero punktów. Jeśli jedzie się na taką imprezę i jest szansa na zdobycie mistrzostwa Europy, to chce się to osiągnąć. Nie jest to oczywiście deklaracja z mojej strony, trzeba się solidnie przygotować. Pokazaliśmy to choćby w Wali, graliśmy otwartą piłkę i nie cofaliśmy się tylko. Balia miała swoje sytuacje, ale większość ich ataków eliminowaliśmy. Nie obawiam się spotkań na Euro. Piłka nożna uczy wielu elementów, a dla nas to będzie nowe doświadczenie. Zawodnicy muszą wiedzieć, że jeśli jedziemy na Mistrzostwa Europy, to chcemy grać z tymi zespołami jak równy z równym. Na pewno nie będziemy się tylko bronić ani poddawać. I to są dobre słowa, choć ta deklaracja, że jak się jedzie na Mistrzostwa Europy, to się chce. To osiągnąć, tak, zdobycie Mistrzostwa Europy, no bo nie, nie, rzeczywiście nie jest to deklaracja Jerzego Engela, który zresztą wkrótce w hate parku w kanale. Sportowym pan selekcjoner dał się namówić na hate park, i uważam, że to będzie super hate park, bo Jerzy Engel, e, dzwoncie, e, erudyta, no i tyle historii do powiedzenia w ogóle. Wisła Kraków, to, że się wtedy został przekręcony i nie awansowaliśmy do, e, do, do Ligi Mistrzów. Koniec Ery Cupiała tej wielkiej Wisły, Cupiał wtedy już po prostu, już po prostu miał, e, miał dość inwestowania w futbol. Mundial. Mistrzostwo Polski z Polonią, więc myślę, że z panem Jurkiem to będzie fantastyczny mm, Park Ja jutro na przykład, no bo wiecie, kanał sportowy wrócił do źródeł, do sportu, ale zostawiliśmy sobie marginesik na inne, na, na, na niesportowe rzeczy. I jutro, słuchajcie, nie do końca niesportowo, no bo o sporcie też na pewno pogadamy. Artur Barciś, czyli aktor, którego ja bardzo, bardzo cenię i lubię. Akurat niekoniecznie zamiadowe Lata, za inne e, rzeczy, ale też fajny człowiek i, 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 i zapraszam Was serdecznie jutro e, o 19 przy okazji. Natomiast jeśli chodzi o Michała Probieża e, no, trudno, żeby on powiedział, że no jedziemy, żeby nie dostać 3 euro w pani Panie redaktorze, no, co jedziemy tam, no, no, żeby tylko jak najniższy wymiar kary. No nie no, prawda? E, słuszne, e, słuszna postawa, ale będzie ciężko, tak? Ale będzie ciężko. No, fajnie, że zwalił, e, żeśmy niwelowali ich ataki, itd., ale Nasze ataki były tyle, że nieskuteczne. Przed oczami mam cały czas ten strzał Kuby Piotrowskiego, co tak w stylu Del Piero, tak zaginął z narożnika pola karnego i prawie, że strzelił gola tuż obok Słupka, to przeszło. Natomiast jak, jak wy odbieracie te słowa probieża? No, no fajnie by było, żeby zagrali jak równy z równym. Mają to w głowach, czy tak się da, czy... czy, czy mają potencjał, tak, żeby. No właśnie, więc to zmierza ku takiemu meczowi jak Polska-Francja na Mundialu w Katarze. I jeżeli trzy mecze rozegramy, właśnie tak, jak z Francuzami, z którymi przegraliśmy, tak, ale po pięknej, po pięknej walce, to ja, czy będę usatysfakcjonowany? Może inaczej, no nie będę tak bardzo rozczarowany. Porażką zawsze człowiek jest rozczarowany, ale jeśli jeszcze wspomnimy, jak ta kadra grała w eliminacjach, to jeżeli zagra, jeżeli się cofniemy do czasu Czesława Michniewicza i tego jego najlepszego meczu pod względem artystycznym, wizualnym i właśnie z taką wolą walki, wolą postawienia się mistrzom świata aktualnym, no to, no to po prostu uważam, że byłoby Hmm, że byłoby fajnie. E, zaraz jeszcze wam coś dobrego zacytuję, tylko e, patrzę, patrzę. Ej. Jak to? E, Michał Pol robi br. Panie Michale dziękuję. Odwołam się do pańskiej wypowiedzi na maturze Usnej. a propos a propos pączków. E, zaraz. Odwołałem się do pańskiej wypowiedzi na maturze a propos e, pączków nie zdałem. No to dawaj na miarę na komisję. Zaraz tam pogonimy. James Rod, też kojarzę ten nick. Gdyby nie baraże i bezpośredni awans, byłby bodajże drugi koszyk dla naszej kadry. Więc tak czy tak nie, nie uratowaliśmy w pełni tych eliminacji. Jesteśmy w sytuacji skazani na porażkę na tym turnieju. Słuszna uwaga, że przez te eliminacje, ale winę ponosi tutaj też Fernando Santos, no i sami zawodnicy, nie jesteśmy w drugim Koszyku, Heisenberg uważa, że wygramy z Holandią i zremisujemy z Francją. Przegramy, kiedy będzie się wymagać, czyli z Austrią. To był niezły paradoks, natomiast też to wymaganie tego zwycięstwa z Austrią, no bez przesady, to nie jest Austria, z którą jeszcze w 2019 roku mówił o tym Jerzy Brzęczek właśnie. On był w stanie wygrać jeszcze na Wiedniu, jak pamiętamy. Czy to nie Krzysztof Piątek wtedy strzelił zwycięskiego gola? Tak potem był taki ten rewanż na Stadionie Narodowym, gdzie Austria była lepsza. Austria była lepsza, y, widziałem ten mecz i y, szczęśliwie, y, żeśmy zremisowali, przy tam momentami Austriacy nas w ogóle nie wypuszczali z naszego pola karnego. karnego. Justyna Pawliczak, dużo czasu, wiele może się wydarzyć, Austria to chyba max, ale y, nie będą oczy krwawiły w tych meczach, to biorę w ciemno ten punkt, czyli Justyna, myślimy dokładnie, widzisz, great minds, Think alike. Czyli ja też, znaczy, żeby oczy nie krwawiły, to jest szeroko pojęte, jak mówię, no, żeby oczy by, by mi nie krwawiły, gdyby zagrali właśnie tak jak z Francją, a nie tak jak z Argentyną. Mm. Mm, mm, mm. I co jeszcze tutaj piszecie? Gdyby mecz był za tydzień, Austria całkowicie poza naszym zasięgiem. A może właśnie na fali tutaj, że nam się udało z walijczykami. Ale nie, nie, absolutnie się z tobą zgadzam. Saska Kępa, nie wiem dlaczego, ale mimo takiej słabej gry, to był pierwszy mecz od dawna, gdy reprezentacja mnie nie nudziła. I... Ciekawe spostrzeżenie. Miałam miałem wrażenie, że w końcu coś się działo. No trochę się działo, słuchaj. Nie był to nudny mecz zdecydowanie. I... I... Ale to też jest takie właśnie spostrzeżenie, że, bo już wielu mówiło, ja ich nie oglądam, jak awansują na euro, to będę, ale tutaj baraże to w ogóle poniżej mojej godności, tak ale chyba wszyscy obejrzeliśmy i wszyscy i wszyscy. Yy, mieliśmy yy, przyjemność w, yy, w oglądaniu. Jedną sekundę coś tu tylko sprawdzę. Yy, yy, wasze komentarze. Krąci, yy, moim zdaniem, nie powinniśmy się bać grać w piłkę na euro. No właśnie, o to mi chodziło o takie wypowiedzi. Czy, czy my chcemy spróbować grać w piłkę na euro? pytanie, czy my umiemy grać w piłkę na euro. Zaraz dam Wam arcyciekawą odpowiedź na to Artura Wichniarka. W każdym razie kręci. Nie powinniśmy bać się grać w piłkę na euro. Nie mamy nic do stracenia, a jedynie do pokazania się. Bardzo nie lubię taktyki Czesia na przeczołganie się za wszelką cenę. I to jest właśnie ważny głos kibica. Czy chcecie gry w piłkę z założeniem, że tamci jednak umieją lepiej grać od nas w piłkę? No bo na to wygląda, na to wygląda, że, że lepiej. Co by chciał zobaczyć Adam Bayer? słuchajcie? Ja bym chciał zobaczyć podobną reprezentację jak za Paulo Sousy. No to się już chyba nie wydarzy, słuchajcie, no bo innym typem jest zupełnie Michał Probierz. Wtedy grali tak, że człowiek miał nadzieję na wygraną i to wygraną na przykład z Hiszpanią i taką grę możemy zaskoczyć, jakby prędko wpadła gra, bramka. Octopus z Gardem, wygrana Zosy i Remis z Holandią, to jest, na, to jest nasz Max, ale to jest taki Mont Everest, moim zdaniem. Suche. Kamil Pilarczyk, panie Michale, jak pan się czuje? Yy, a widzę, że tutaj konto pod nazwą jest na Już na Pawliczak nie jest kontem, jest osobą, dziewczyną, pasjonatem piłki, bo widzę, że jest na streamach, na czacie, wcale nie tylko. Na moim, na kanale sportowym, na kanałach. Konkurencyjnych, co pokazuje prawdziwego pasjonata, że jest dziełem sztucznej inteligencji. Justyna, poznaliśmy się, może nie osobiście, ale, ale na pewno nie jest sztuczną inteligencją i jej komentarze są generowane komputerowo. Nie są. Justyna, wygeneruj jakiś komentarz tutaj dla Kamina, Kamila Pilarczyka. W ogóle cenię Was wszystkich, widzicie, że rozpoznaję wiele ników, na przykład Stary Muzylant, Panie Michale, czy złoży Pan życzenia moim koledze Wiktorowi, ma dziś urodziny. Starego Muzylanta nie kojarzę z czatu, ale skoro kumpel Starego Muzylanta, Wiktor, ma dzisiaj urodziny, to Wiktorze, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, spełnienia marzeń Ci życzę nie wiedząc więcej o, o Tobie. Mati, Kola, szkoda, że na samych Mistrzostwach Europy nie ma baraży, bo mielibyśmy szansę, bo baraże to my umiemy. No właśnie, żeby taki, jakieś były takie pomysły, słuchajcie, próby, żeby każdy mecz, jest jakiś mecz, 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 kończył się rzutami karnymi, ale albo zaczynał. Wiecie, że był taki pomysł, słuchajcie, ktoś go złożył, żeby mecz zaczynał się od serii jedenastek. No i co dalej, tak? Ktoś je wygrywa i co dalej? Otóż wtedy nie będzie remisu, bo znaczy ta drużyna, która przegrała karne, wie, że w razie remisu decydują karne. Karne poprzedzają i determinują to, jaka jest grana na boisko. No Działa to w dwie strony, bo ci, co wygrali karne, mogą się betonować i prawda, wybijać, a tam ci muszą atakować, sam nie wiem. No, znaczy, nie, no już słuchajcie, nie kombinujmy. Te, te zmiany w przepisach piłki nożnej i tak pewnie prędzej czy później wejdą, ale niech wejdą jak najpóźniej. A na pytanie Wasze, czy my jesteśmy w stanie grać w piłkę, trochę odpowiedział boleśnie Artur Wichniarek, który w studiu powiedział: Tak, Foke w Zona uczysz żonglować, a my nie umiemy przeprowadzić jednej ofensywnej akcji. Co prawda przeprowadziliśmy, nie zakończoną strzałem celnym, ale jednak tę sytuację tam robiliśmy. Zobaczcie, Artur mówi tak. Dzisiaj obojętnie od tego, kto będzie trenerem, my nie jesteśmy na takim poziomie, aby jechać na Mistrzostwa Europy. Grupa jest piekielnie mocna. Przed turniejem mamy dwa mecze z bardzo fajnymi przeciwnikami, jak Ukraina i Turcja, gdzie nie ma ciśnienia. Moim zdaniem to ciśnienie będzie, bo jak przegramy dwa, dwa razy po 0-3, a jesteśmy Turcja, rewelacja, eliminacji. Ukraina no, po prostu jest ma... Wie, Więcej wybitnych jednostek od nas, więc wyobrażam sobie, że na przykład yy, no, pff, nie jest korzystny wynik i od razu jest zła atmosfera przed wyjazdem na euro. Ale cieszę się bardzo, że to jest ta dwójka trudnych rywali, a nie, przepraszam, Łotwa, Litwa, tak? Co to za sprawdzian przed yy, euro. No więc właśnie. Te starcia powinny służyć do tego, abyśmy wreszcie zaczęli też grać w piłkę na tle poważnego rywala. Wyglądać dobrze w defensywie oraz prowadzić z niej konstruować akcje ofensywne i coś stwarzać, bo tego było mało. Z Ukrainą i Turcją powinniśmy zacząć grać w piłkę. W meczu z Holandią sprzed dwóch lat mieliśmy siedmiu zawodników z jedenastki, która w Walik wywalczyła awans. Kiedy my chcemy wreszcie zacząć grać w piłkę? Ci ludzie już ze sobą grają długo. Fokę w zoo nauczysz piłkę żonglować, a my nie jesteśmy w stanie przez dwa lata nauczyć się przeprowadzić ofensywnej akcji. No ale co? To Artur wzywa do rewolucji siedmiu ludzi, którzy grali ze sobą z Holandią. No ale nie ma siedmiu lepszych... No, no, może dojdą do siebie, zresztą rozmawialiśmy o tym, to już nie będę teraz odsyłam was do tego wywiadu. Kogo tam jeszcze Michał Probierz widzi? Ewentualnie z tych zawodników, którzy nie byli powołani na baraże. Ale których dopuszcza, prawda, będzie obserwował i w zależności od tego, co jeszcze pokażą przez te dwa miesiące, powołał albo nie. Na przykład Michał Skóraś, on już i teraz właściwie zasługiwał na powołanie. Jest ten Jakub Kauziński z Antalia Sporu, którego Kauziński to bardzo dobry zawodnik, obserwuje go. Na pewno stracił trochę, gdy nie grał pół roku w Lechi. Gdańsk, ale Sport pracował pod wodzą Nuri Sahina. Uważam, że to bardzo dobry trener, który podejrzewam zostanie w przyszłości szkoleniowcem Borus Dortmund. Nuri Sachin bardzo cenił Kubę, a Kuba się u niego rozwinął. Kałziński ma predyspozycję, ale musi to potwierdzać w meczach, więc jest w kręgu zainteresowany. Michał Helik, wielu z Was się domagało ze względu na jego skuteczność 9 goli chyba w Championship. To tyle co. Kuba Piotrowski w Ludoworcu. No ale też trzeba bronić, umieć, prawda, a nie tylko. Znaczy, na obrońcę bierzemy po to, żeby przede wszystkim dobrze bronił a potem ewentualnie dodat, dodat, taki plus i dodatkowy, że jak coś jeszcze strzeli. O nim Michała Helika również bardzo cenię, bo przecież pracowałem z nim kilka lat w Krakowie. On także jest w kręgu zainteresowań. Tam jeszcze jest rozmowa, czy o właśnie z Kurasiu, z Przekozłowskim. Zapomniałem zapytać o Mateusza Pogusza. To sobie, to mam do siebie pretensje. Wyleciało mi nie, za, nie zapisałem sobie. Natomiast, no właśnie, te słowa wezwania Artura Wichniarka, żebyśmy spróbowali już z Turcją i Ukrainą zagrać w piłkę. Spróbujmy i zobaczymy, czy ta grupa wyselekcjonowana przez Michała Probierza umie, czy on umie im pokazać, w jak, jak, jaką piłkę chciałby grać. Klich Milik Adam Bayer mówi, ale, ale, ale myślę, że. No pytałem zresztą o Milika. No Milik musiałby grać, tak? Musiałby zacząć grać i strzelać bramki, żebyśmy go mogli pować. A ja uważam, że kiedyś Michał probierz, będzie trenerem Bajernu Monachium. Misiek wspomnisz kiedyś moje słowa, jak dożyje Ewelina Łubian. Słuchaj, Ewelino, możemy się umówić, że wtedy przyjedziesz tu do mnie i razem poprowadzimy live pod tytułem Michał Probierz, trenerem w Bayern Monachium. Zbytnij to, te słowa. Ja, słuchaj, dotrzymuję obietnic i zapraszam Cię wtedy serdecznie na, na wspólny live, żeby Cię y, uhonorować. Michał Ignaczak, nie, to komuś odpowiada. Mati Kolasz. a mi się wydaje, że mamy duże szanse z Holandią w dołku. Austria ma wielki balonik, który pęknie, a Francja, Francja to już przeszłość. No, oby z nami, oby z nami. Piłkarski narwaniec Michale, może słówko komentarza na temat winiego jego zachowania w meczu z Hiszpanią. Często broniłeś go tutaj na live'ie, czy to nie kompromituje go w tej chwili jako twarzy, jako. To jest bardzo dobry temat, ale nie na ten live będzie okazja, w weekend sobie o tym pogadamy. Rzeczywiście bulwersująca kwestia, tylko nam by teraz rozwaliła rozmowę o kadrze, więc do winiego jeszcze wrócimy w sobotę, co w sobotę gra Barcelona. To po, meczu, to po meczu Barcelony. A teraz jeszcze chciałem kosłówko powiedzieć, bo to było ciekawe, słuchajcie, o Janie Bednarku, bo... Tu, Michał, probierz mi nie dał odpowiedzi, dlaczego zagrał Jan Narek. Ja tego dalej nie wiem. Nie wiem, może oglądaliście inne wywiady. Przede mną Tomek Włodarczyk z Meczyków. Trochę słuchałem, zanim wszedłem sam. Bo, bo słuchajcie, ja bardzo szanuję Włodara i bardzo szanuję to, co robią meczyki. Jesteśmy konkurencją, ale słuchajcie, na YouTube jest miejsce dla wszystkich i, i, i sam bym oglądam, gdybym miał więcej czasu. A też często nadajemy w tych samych porach więc, więc nie wiem czy bo u mnie Michał Prowicz, on się jak nie chciał czegoś powiedzieć wprost dać takiej klarownej odpowiedzi to trochę schodził i trochę poszedł w dygresję ale nawet te dygresje były ciekawe gdy na przykład rozmawialiśmy no, o niemocy napastników o Karolu Świderskim no, słuchajcie nasi napastnicy nie strzelili prawda no, ta skuteczność nas zgubiła w meczu z Mołdawią, w meczu z Estonią na pasnicy bez, bez strzału na Bramkę. No, coś ta współpraca Roberta Lewandowskiego z Karolem Świderskim nie wygląda tak różowo, jakbyśmy chcieli. No i właściwie nie dostałem odpowiedzi, tylko o lewym właśnie na którym wymusił Michał Probierz cofnięcie się głębiej, pracowanie dla. E, dla drużyny. Natomiast, no dlaczego e, po meczu z Estonią, kiedy domagała się tego e, wszyscy kibice, media, Jan Bednarek znów znalazł się w wyjściowej jedenastce z Estonią. E, był jednym z tych, którzy zawalili bramkę, ale z tych, którzy popełnili błąd w tamtej akcji, to on był obrońcą, który, którego zadaniem było doskoczyć do Strzelca nie doskoczył. Tutaj, no to sami pamiętamy, mm, parę razy nas wprowadził na minę. Natomiast Michał Prowiesz e, odniósł się raczej do hejtu wobec bednarka, który rzeczywiście jest. No bo, jak w Kadrze nie ma arka Milika, no to kogoś, e, to, 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 to właśnie teraz mm, bednarek trochę stał się e, takim obiektem hejtu, nazywanym betoniarkiem. To nie jest aż takie z... Straszne. No, no nie jest przyjemne, ale no nie jest też chamskie. No właśnie, on powiedział: Ja rozumiem krytykę, ale nie może ona się przerodzić w chamstwo. I tu się jest pełna zgoda. Memy i takie. Żarty, trollowanie, no to nie jest chamstwo, no to, jest, to, jest, to, jest, to jest takie wilcze prawo e, internetu. Internet tak już jest, pamiętacie te e, memy z Milikiem, e, z Dzikiem, tam, który mówi niech strzela Milik, czy z Kazańcem, czy, czy z Betoniarkiem też są e, memy, no stał się takim e, wybrańcem do trollowania przez internautów. Na pewno zdarzają się też jakieś i chamskie wypowiedzi, no jak to w internecie, gdy ktoś jest anonimowy, ale ja raczej więcej krytyki niż e, hamstwa. Jak czytam komentarze, to często tak jednak się dzieje, właśnie, że się pojawia to hamstwo. Jeśli ktoś tyle lat gra w Premier League czy Championship i prezentuje pewien poziom, to na pewno to przeżywa. Ale właśnie e, chcę powiedzieć, że po meczu, nie wiem czy widzieliście, żałuję, że nie mogę wam teraz pokazać, bo sobie nie znalazłem. To zdjęcie Jana Bednarka chyba. Już zapomniałem, z Piotr Zieliński tam stał i ktoś jeszcze i, i dwójka z cygarami i taki no po awansie bossowie tutaj y, z, z cygarem no. Y, znaczy, Oczywiście no, co miał zrobić Albert Narek, worek pokutny, przeprosić za tam tą wpadkę, brak porozumienia z Wojtkiem Szczęsnym, gdzie przecież Szczęsny kontuzjowany. Mało co, nie strzeli nam gola, bo gdyby ta piłka trafiła do siatki, to byłby, to byłby gol. Bramka była pusta, Szczęsny leżał na, na Murawie. I zobaczcie, że to trochę takie było zdjęcie w stylu... Pamiętacie jak tam, nie wiem, to Arek Milik, na niego wtedy spadł hejt. Nie wiem, dwa dni Polska odpadła z Mundialu w Rosji w 2018 roku. No, skompromowaliśmy się tam jeszcze na koniec. Był niski pressing, a tutaj fotka, jakaś egzotyczna plaża, dziewczyna, narzeczona, chyba wtedy ta Jessica jeszcze i tak dalej. No, ktoś powinien doradzić. Nie wrzucamy pod takim. Występie w media społecznościowe, a tu, e, czekajcie, znajdę Wam to, bo to było. E, bo to było. E, jak on się nazywał? Ach, żebym e, ja pamiętał. E, zaraz, zaraz. Ale chcę Wam to przeczytać, bo, bo to było bardzo, dostało dużo polubień e, i, i, i e, e, znajdę go w obserwujących, bo ja go obserwuję. To jest taki w ogóle. Dziennikarz, o, 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 o. no, także zwojenny, zajmujący się geopolityką, Mateusz Lech. Tak, to on. Właśnie on jest. Ważne tematy, głównie ekonomia i Rosja. I właśnie śledzę go, bo ciekawe bardzo o wojnie w Ukrainie o Rosji, o rosyjskiej ekonomii wrzuca i zaraz wam, on właśnie wrzucił zdjęcie Tymoteusz Puchacz i Albert Norek z cygarkiem i roześmiany Piotr Zieliński, a Mateusz pisze, ej typy, wy nie wygraliście Mistrzostwa NBA i nie jesteście Jordanami, aby odpalać cygara. Graliście dwa lata gówno i ledwo weszliście pokarnych w barażach gloryfikacja byle jakości. Jeśli czujecie dumę i zadowolenie na tyle, że cygara wjeżdżają, to macie nieźle odklejone ego. Za mocne? Czy w sam raz, powiedzcie. No, trochę razi, z drugiej strony, bo oni są w koszulkach awans, awans, biało-czerwonych, taki, no, awansowa, no, mają się nie cieszyć z awansu tak wyszarpanego, jeszcze po takiej nerwówce karnych, i tak dalej, tak dalej. No, może troszeczkę to może troszeczkę przesada i zobaczcie, że to 4000 serduszek 560 odpowiedzi komentarzy fajny, fajny tak tak wrzucił tutaj no właśnie gość Wiecie, no, spoza branży naszej sportowej, tak tutaj pojechał po nich i ciekaw jestem waszej reakcji na to. Idealne podsumowanie. W sam raz, jak jakoś nikt nie mówi, że to sukces. No, awans jest sukcesem, tak? No, wyobraźmy sobie, nie awansowaliśmy, jest smuta, tak? Totalna. No więc, więc cieszę się, jest sukcesem awans. Smutne, że nie bezpośrednio z grupy tylko właśnie w taki e, sposób, ale, ale no, w twitterowcy odklejeńcy, pisze Muskol. E, Panie Michale, czy planuje Pan komentować mecze w KS? Oddałbym nerkę za taki komentarz. Krapciu, i byś kurczę, stracił nerkę bez sensu, bo ja dobrze chyba nie komentuję, nigdy tego nie robiłem, bym się dopiero musiał e, uczyć e, Poczekajcie, J.P. Dawid. Pani Hanna nie w temacie, ale jako założały fanatyk serii A przychodzę z pytaniem, czy powróci magazyn. Kurwa, Sud? No z jednej strony... Teraz, jak mamy portal, rozważę to, wiecie, rozważę. Natomiast y, trochę mamy ten magazyn magazynnik zagraniczny KS Europa y, we wtorki, który podsumowuje wszystko. Ja wiem, że tam, że to nie jest wtedy godzina bita o, o, o serię A, ale y, kurwa, such nam się dobrze nie oglądała. Y, w ogóle najgorzej ze wszystkich magazynów. No i tak żeśmy postanowili y, spróbować jakiegoś nowego otwarcia, żeby otworzyć się też. Na widzów, nie tylko fanów Serie A, ale takich, którzy śledzą może inne linie, ale coś przy okazji nie, że godzinę tylko o Serie A i o, i o Empoli, i o Specji, o tam wszystkim. Więc, więc po prostu, ale zobaczymy, bo, bo teraz, ponieważ mamy portal, kanał Sportowy PELT, no to potrzebujemy dużo kontentu. Czekajcie. Czekajcie. Remis z Austrią i wygrana z Holandią, ps czy nasz ulubiony youtuber pomoże znaleźć bilety, mieszkam godzinę od Dortmundu, pisze Eryk, Eryku, to jesteś farciarzem? Natomiast nie no, bilety, słuchajcie, nie, nie uwierzycie, mógłbym zrobić oddzielnego live'a i tylko Wam pokazać screeny od ludzi, którzy mi nadsyłają, Panie Michale, proszę zobaczyć, idzie tu zielony tam ten pasek na stronie UEFA, dochodzi do końca po 6 godzinach. Sold out, nie ma biletów. No ludzi dużo jest takich, co się czują oszukani, no nie oszukani, zawiedzeni, mnóstwo, no widocznie było mnóstwo zapotrzebowania, ale jakoś ten system się zawieszał, czekał, kazał czekać, ludzie odświeżali, czekali, no i się nie doczekali, więc bilety przypuszczam też na pewno jeszcze wpadły w łapy yy, jakichś tam spekulantów i będą sprzedawane gdzieś, wystawiane na... Allegro za jakieś ciężkie pieniądze. Damian Oko Szkudlarek, KS Meczyki Weszło Zero. Oglądam każdy program sportowy na tych kanałach i jakoś dobrze jest porównać opcje, opinie. Jeśli ktoś ma z tym problem, to niech własny kanał zrobi, a nie hejtuje albo nie ogląda. No, masz mnóstwo czasu, że jesteś w stanie wszystko to obejrzeć, zwłaszcza, że często nadajemy w tym samym czasie co, co konkurencja, ale generalnie co do zasady masz rację. Słuchajcie, no, to jest tak, jak jest ileś stacji telewizyjnych, a jest ileś kanałów na YouTube. No, można sobie wybrać mi jest miło, jeśli właśnie możemy się spotkać na moim skromnym kanale, czy u was, czy, 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 czy w kanale sportowym, i często mi miło jak widzę tych samych widzów, te same Niki. Wojciech Migała, remis z Holandią, realny i wygrana z Austrią. Ja nie wiem, czy nie odwrotnie bardziej. Laki pisze Michał, probierz dopiero zaczął i oby jego projekt trwał długo, po dość już tych zmian. Więc kończąc tylko Jana Bednarka, hejt, nie hamstwo nie, ale na krytyka jest jakby dozwolona. I moim zdaniem pytałem o to Michała Probieżaną, no, czy. Jego hierarchia obrońców się nie zmieniła po tym, jak tak dobrą zmianę dał Bartek e, Salamon. I mam nadzieję, że Michał Probierz nie będzie tutaj. Słuchajcie, tak. Na złość, że cała opinia wszyscy cisną. To ja właśnie poprzek. No bo. I tak wbrew wielu opinii i naciskom wytrzymał to i zrobił wszystko po swojemu. I zresztą chwała mu za to, bo wyszło na jego na przykład grę wahadłowymi. Zalewski top, top, słuchajcie. Frankowski jeszcze bardziej top. Żołnierz prawdziwy probierza Zalewski, ja bym na niego ja bym go nie wystawił w pierwszym składzie ze Estonią. Potem po Estonii owszem, bo ale. No jest to, nie bym szukał innej opcji, bo bym myślał, no nie no, ktoś nie gra w klubie, no co on mi zagra, tak? A jednak Michał Probierz ma oko do yy, zawodników, więc zobaczymy, czy Bednarek... On sam, Probierz, mówi jeszcze, że Bednarek musi sobie z tym hejtem poradzić i zrozumieć, że krytyka jest kalkulowana w zawód piłkarza, ale krytyka właśnie, nie chamstwo i hejt. Bednarek ma silną osobowość i da sobie radę, wyeliminuje kilka elementów w swojej grze i dołoży wyprowadzenie, a my będziemy mieć dobrego zawodnika. No tylko to trochę takie słowa, jak Jerzego Brzęczka, kiedy Piotr Zieliński kiedyś się przebudzi i to będzie, prawda, i coś mu się przestawi w nocy, to będzie najlepszym zawodnikiem na świecie. No, no ale kiedy Janek wyeliminuje tych kilka elementów w swojej grze i włoży wyprowadzenie piłki, to będziemy mieli dobrego zawodnika. Ja bym chciał, żeby już wyeliminował do euro, ale coś, coś nie. Zbyt często skreślamy piłkarza, nie mając nikogo w jego miejsce. Tu akurat są piłkarze w miejsce Jana Bednarka. Zresztą nie mówię, żeby go skreślić z kadry. Zresztą sam Michał Probierz go skreślił przecież, nie powołując. Ale no, mamy alternatywę. tak? Jest Bartek Salamon, jest, jest Sebastian Walukiewicz, o którym zresztą z wielkim uznaniem mówił Michał Probierz w wywiadzie, natomiast wysłał go na trybunę. Tak? Jest Bochniewicz, jest Kamil Piątkowski w Granadzie. No, niestety nie na fali jest, słuchajcie, dzisiaj widziałem, że Przemek Wiśniewski ze Specji się wyleczył, a miał bardzo taki okres, zobaczymy jak po tej kontuzji to chyba zerwane były więc więzadła jak wygląda, jest Michał Helik jest Mateusz Wieteska jest Majk Nawrocki, zobaczcie, który przez kontuzję jakoś taka kadra go ominęła, a, a, a i w Legii i w Celtiku grał całkiem dobrze więc, no, alternatywy są nie ma kiedy ich sprawdzić Chyba, że z Ukrainą i e, z Turcją. I tyle, kochani, e, o Kadrze jeszcze na pewno będziemy rozmawiać. E, widzę, że Wy też dużo tutaj piszecie, e, Bart Raptor. Oglądałem ten mecz Walia Polska w pracy i wszyscy Anglicy nam kibicowali. Byłem w totalnym szoku. Odpalają e, chłopaki na euro, bo nie będą mieli nic do stracenia. Mamy tylko 20% szans na wyjście z grupy. No właśnie, jedziemy bez pompowania balonika, jedziemy absolutnie jako outsiderzy. Nie, że zaraz zrobimy wynik Dani, prawda, dowołanej z wakacji, a my prawie, że z wakacji, no bo przez baraże, ale faktycznie to jest taki element, że bez presji, bo nikt na nas nie stawia. Może, może to będzie jakiś argument rzeczywiście dla naszych zawodników. Ewelina Łubian, że mówi, że i przestawiło się temu Zielińskiemu. No tak, yy, chociaż jeszcze tak, żeby się przestawiło tak jeszcze troszeczkę, ale już jest lepiej niż było. Karolina Dmochowska, czy Bednarek jest wysoki, bo jak jest, to będzie grał u promierza, który uważa, że reprezentacji brakuje wzrostu. No właśnie chyba Bartek Salamon, oni są chyba równego wzrostu. Słuchajcie, więc tu jest problem. Tu trzeba chyba rzucać monetą, jeśli nie decyduje forma na... Jeśli nie decyduje forma na treningów. Justyna Pawliczak? Czy sztuczna inteligencja wygenerowałaby taki fajny wpis? Oj, Miszka, Milik też Milika też bronił probierz, a potem nie powołał. No i właśnie. Właśnie to jest też paradoks, że na przykład przychodzący na konferencje zawodnicy nie grają później w ogóle, nawet nie dostają ani jednej minuty, a tych, których bronię, potem nie powołuje. Więc Michał Probierz w ogóle lubi ściemniać i taką Fogo w war i tak dalej, a potem nas zaskakiwać jakąś swoją decyzją. Ale myślę, że jakby nas zaskoczył decyzją, że no spróbujmy, spróbujmy. Tak, dajmy sobie sami szansę. Wyjdźmy na. Turcję z Salomonem w pierwszym składzie i zobaczymy, zobaczymy, kto byłby lepszy. Na koniec jeszcze Patrici. Ale patrz na to, nawet Ty jesteś sceptyczny reszta kibiców i mediów jest sceptyczna co do euro. Czyli nasza kadra nie ma nic do stracenia. W Berlinie, Dortmundzie i Hamburgu dwa punkty bądź więcej w tej grupie. No właśnie, gdzie moja ankieta jest? jest. Słuchajcie, w ankiecie. W ankiecie mamy 1200 głosów, że zdobędziemy 0 punktów, 21%. I to jest, to jest dopiero trzecia odpowiedź. Więcej z Was uważa, że zdobędziemy 1 punkt, 27% i 3 punkty i więcej, 41%. Wow! Nie spodziewałem się. Ja bym chyba zaznaczył 1 punkt, byłbym w tych 27%. Kończę. Trzymajcie się. Jutro. O dziesiątej tylko sport. Zapraszam w imieniu Mateusza Borka, Adama Sławińskiego. Ja o 19 z Arturem Barcisiem. Może ktoś z Was będzie chciał obejrzeć naprawdę Heytek Park z ciekawym człowiekiem i bardzo fajnym aktorem. Dzięki za dzisiejszy live. -hick. I jeszcze będziemy rozkwijać, jakie to jest cudowne, że teraz do euro właściwie każdy live można rozkminiać, jak zagra reprezentacja Polski. A gdyby nie awansowali, to już tylko by zostało, właśnie Vinicius, a to, a to może gdzie trafią właśnie nasi reprezentanci? Jak mu od tego zacząłem, Jakub Piotrowski, być może Villarreal, choć uważam, że za wysokie, nie, nie że progi, ale z ligi bułgarskiej, może właśnie Via Turcja. Jeśli się rzeczywiście jest zainteresowany Galatasaray, no to tylko polecić. Zobaczcie: Polacy w Turcji rządzą, rozkwitają, jak Sebastian Szymański, którego kosztem zresztą gra w kadrze Kuba. Piotrowski, ale chyba nikt z nas nie ma yy, o to pretensji do Michała probierza! Dzięki moi kochani i do zobaczenia. I yy, dzięki za wszystkie łapki w górze i za suby dla skromnego kanału.